Witamy w 9. webinarium wolontariackim realizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego, a finansowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Teresa Kuchta, działaczka społeczno-edukacyjnego stowarzyszenia Jesteśmy z Ozorkowa. Witamy. Dzień dobry, bardzo mi miło. Teraz twoja przygoda z wolontariatem już sięga ponad 17 lat. Opowiedz nam, skąd pomysł właśnie na taką działalność i dlaczego właśnie wolontariat? To znaczy, ja szukałam generalnie chyba pomysłu na siebie wtedy, ale trafiłam na takie szkolenie, które prowadziła pani Magda Korczyk-Baszak, która do tej pory też jest chyba z Regionalnym Centrum Wolontariatu związana. Było to szkolenie dotyczące aktywizacji zawodowej. Tak? I chyba nawet temat to był taki wolontariat jako forma aktywizacji zawodowej. I no, po tym szkoleniu ja mam w ogóle taka bardzo zauroczona tym, czego się tam dowiedziałam, bo to ja byłam przez kilka chyba kolejnych dwa albo trzy, to na pewno tak było. No i potem jak jakoś tak no, los mnie zetknął z organizacją taką lokalną na terenie Ozorkowa, to była Liga Kobiet Polskich. Zawiązywało się wtedy koło, które aktywnie działało, no więc tak bardzo mnie to tak wciągnęło i zaczęłam się przyglądać i bardzo szybko zaangażowałam się w pracę tej organizacji. No właśnie, współpracowali z wieloma organizacjami do tej pory, właśnie między innymi z Ligą Kobiet Polskich, no Koalicją Pracującą Razem, Fundacja Spełnimy Nadzieję. Czy te wszystkie doświadczenia wpłynęły na to, co robisz aktualnie, na twoją aktywność społeczną? Myślę, że bardzo wpłynęły, ale one wpłynęły również na moje życie, bo wtedy, kiedy miałam taki no trudny okres, to właśnie wolontariat był. Dzięki wolontariatowi to ja nabrałam takiego dystansu do pewnych spraw trudnych i było mi o wiele łatwiej przejść. I tak wtedy chyba przyszedł taki moment zastanowienia, że ja muszę się tym podzielić, że muszę to oddać w jakiś sposób, podzielić się z innymi, żeby po prostu pokazać, że nawet jak są sytuacje trudne, to są takie formy, które nie wymagają finansów, a może człowiek sobie w taki sposób pomóc. Czyli po raz kolejny jakby pod teza pod tytułem wolontariat nie jest bezinteresowny i niesie ze sobą wiele korzyści, na przykład zmienia życie, nie bez przyczyny, tak? Jest. To na pewno. Zresztą ja w ogóle, wiele osób mówi, że nic się nie dzieje przypadkiem i rzeczywiście coś w tym jest. Zresztą teraz byłam na takim ciekawym spotkaniu z lekarzem, który jest pasjonatem, pisze wiersze i książki. I właśnie ta pani też potwierdziła tę tezę, że rzeczywiście coś w tym jest. Aktualnie jakby jesteś związana z wolontariatem cyfrowym. Też. Między innymi. Jest to taki duży obszar twojego działania. Opowiedz nam, na czym polega ten rodzaj wolontariatu? Bo jest to dosyć taka nowa dla niektórych forma i jeszcze nie odkryta. W tej chwili dla mnie to już momentami przestaje być wolontariat, bo ja zaczęłam też już robić to w ramach poważnych projektów, prowadzę szkolenia, za które udaje mi się też uzyskiwać pierwsze pieniążki. Czyli to jest kolejna korzyść, no bo jestem już emerytką. Moja emerytura jest naprawdę niska, bo prowadziłam wcześniej działalność gospodarczą i teraz praca w projektach to jest takie dodatkowe źródło dochodu, aczkolwiek bardzo przyjemne przy okazji. A na czym polega dokładnie ten wolontariat? Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest wolontariat cyfrowy, Wiedzą, no to cyfrowy. Na przykład ja bardzo chętnie przyjmę wolontariuszy, którzy chcieli pomagać mi w prowadzeniu zajęć. I na przykład wolontariat w tym przypadku to polegałby na tym, że trzeba by było usiąść ze sobą, która sobie słabo radzi, po prostu jej troszkę pomóc. I to już byłby wolontariat. To już jest wolontariat, tak? I te wszystkie działania, te wszystkie doświadczenia sprowadziły Cię do nas, do Centrum Wolontariatu Centerko i do projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego. Tak, to droga była też bardzo długa, bo ja pamiętam, że pierwsze szkolenie dla koordynatorów wolontariatu to odbywałam z panem Arturem chyba Węgrzem. Miałam przyjemność go poznać, to był wspaniały człowiek oddany wolontariatowi. Zresztą chyba teraz ja jest nagroda jego imienia ogłoszona. Też szkoliłem się u Artura. Jeździ na wyjazdy, bardzo miło wspominam ten czas. Szkoda, że nie ma go z nami, ale duch wolontariatu krąży i ta idea się rozsiewa. Myślę, że czuwa się tam nad nami z góry i kontynuujemy to dzieło. No właśnie, czy
czy ten projekt punktu dorosła turystycznego w jakiś sposób wpływa na rozwój Waszej organizacji, na wolontariat, który prowadzicie w Ozorkowie? To znaczy tak, w tej chwili myślę, że jest to dla nas początek drogi, dlatego że my tak troszkę od innej strony zaczynamy, bo nasza, moja współpraca ze stowarzyszeniem Jesteśmy, to zaczęła się też od takiego projektu aktywizacji zawodowej. Ja będąc na wolontariacie cyfrowym, wtedy to był taki projekt emocji, który stowarzyszenie prowadziło, zostałam zaproszona do projektu. Wtedy jeszcze byłam rencistką, więc skorzystałam z tego projektu aktywizacji zawodowej. No i potem jak zostałam seniorką, napisałam projekt i potrzebne było mi wsparcie organizacji pozarządowych. Zwróciłam się o to wsparcie do Stowarzyszenia Jesteśmy. No i jesteśmy teraz już sobą trzeci rok. Już jesteś. Drugi rok. Już jesteśmy, tak właśnie już jesteśmy. I jak no, pojawiła się tutaj, cały czas jestem związana z Centerkiem, bo też byłam wolontariuszem pierwszej Akademii Wolontariatu Seniora. W drugiej już byłam instruktorem. No teraz tak po raz drugi został złożony chyba projekt na Akademię Wolontariatu Seniora 4. No to naprawdę czwarta edycja, ale trzecia twoja przygoda. Tak, trzecia moja przygoda, no tutaj wszyscy czekamy, myślę cały zespół, który współtworzył ten projekt. Natomiast wspólnie ze stowarzyszeniem Jesteśmy teraz prowadzimy, znaczy ja po raz trzeci, a ze stowarzyszeniem po raz drugi, projekty takie w ramach programu Seniorzy w Akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E.O. I przy okazji teraz, ponieważ tam też rozwijamy wolontariat międzypokoleniowy, no bo niestety środków jest na tyle mało, że wspieramy się. Zresztą to jest też założenie, że właśnie w tych projektach Seniorzy w Akcji też jest podkreślany i jest realizowany. Seniorzy uczą się tego wolontariatu w takiej bardzo fajnej formie przez pandemię takie, prawda? To są działania bardzo podobne do tego, co było w Akademii Wolontariatu Seniora. Ja zresztą za zgodą tutaj kierownika Regionalnego Centrum Wolontariatu pozwoliłam sobie jeden taki pomysł z Akademii Wolontariatu zapożyczyć do mojego projektu i będziemy realizować, jak już będzie cieplej w okolicach tam po okresie świątecznym, majczewiec, też takie małe mikrodziałania, bo chcemy wyjść też do lokalnej społeczności i przy okazji też będzie to czas na promocję tego punktu pośrednictwa wolontariatu, który bardzo bym chciała, żeby w Ozorkowie powstał. No właśnie, ta wiedza przydaje się, prawda? Jakby można potem wykorzystać, te doświadczenia wszystkie się nakładają, przenikają i projekty są bardzo potrzebne. A czy właśnie te szkolenia, które tutaj realizowaliśmy w ramach projektu zmierzające właśnie do tworzenia takiego biura wolontariatu, biura pośrednictwa, czy też lokalnego centrum, są przydatne i które treści, szczególnie dla Was, okazały się inspirujące, w jaki sposób? To znaczy ja tak może powiem, że tak się troszkę inaczej, ponieważ jestem już tak długo tutaj w wolontariacie, w tej działalności społecznej, to ja mam takie właśnie, powiedziałabym, trzy spojrzenia. Bo pierwsze to jest moje jako wolontariusza, takie prywatne, osobiste, bo ja dalej... Czyli takie podstawowe... Tak, bo dalej jestem wolontariuszem, mimo to, że różne rzeczy robię, piszę projekty, realizuję projekty, koordynuję projekty, to czuję się wolontariuszem i tam, gdzie trzeba, to też pracuję jako wolontariusz. Więc to jest jedno spojrzenie. Drugie spojrzenie to jest organizacja wolontariatu w takim wąskim zakresie na potrzeby jednego działania na przykład. I to robię w tym moim projekcie, w tych projektach moim. To jest nasz projekt, bo to jest projekt moich wolontariuszy w zasadzie, tak? Ja tak pomagam im, ja odpowiadam za wszystko, próbuję się z pomocą stowarzyszenia to wszystko ogarnąć i żeby no, te wydarzenia się odbywały po kolei, żeby wszystko zostało zgodnie z budżetem i z harmonogramem projektu zrealizowane. Ale to jest taka wąska działka przypisana do konkretnego projektu, do konkretnych działań. A to trzecie spojrzenie to jest z kolei takie troszkę dalej, tak? Bo co potem? Więc zresztą ja w ogóle chyba mam taką wrodzoną cechę, że jak coś robię, to zawsze myślę, a co będzie później. I to, się też, i tak. To mi i w wolontariacie, i w pracy społecznej, i w życiu osobistym też pomaga. No właśnie, takie spojrzenie z wielu perspektyw, tak? Z punktu widzenia wolontariusza, osoby, która jest zaangażowana w projekt i osoby, która jakby patrzy dalej, co będzie dalej, co projekt się kończy i
jakoś czy łapiąc jakieś środki i to czasami trochę przeszkadza, bo trudno jest tak, bo nie wszyscy w taki sposób myślą. Jak ktoś zaczyna przygodę z wolontariatem, to bardzo trudno mu wytłumaczyć, że on musi też myśleć troszkę, patrzeć tak perspektywicznie, że nawet jak dzisiaj tutaj jest trudno, że są jakieś problemy, coś mi się nie podoba, to ja przyglądając się też się uczę. I potem jak będę sam coś robił, czy trafię gdzieś indziej, to już będę troszkę o to doświadczenie, o tę wiedzę mądrzejszy. Zresztą też tutaj na te rzeczy zwraca się uwagę na szkoleniach właśnie. Ze szkolenia też tutaj w Regionalnym Centrum Wolontariatu, to ja osobiście uważam, że są bardzo dobrze prowadzone, bo mamy tak, są różne poziomy dla różnych osób. Więc te osoby, które w ogóle nie mają wiedzy, chcą cokolwiek, to mogą. I też mnie się wydaje, że tutaj bardzo cenna jest współpraca też z instytucjami z otoczeniem, tak? No, sama brałam udział w takim projekcie realizowanym chyba przez Centrum Wolontariatu z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, więc tak, bo też trafiam na taką trudność, bo nie wszystkim, tak, niektórym się wydaje, że wolontariat, praca społeczna za darmo, koniec, tak? No ale ktoś musi to zorganizować, ktoś musi zapewnić środki. Ktoś, no jeżeli wchodzimy do instytucji państwowej, to musi to być zgodne z prawem, no i tych działań już się tak nie da prowadzić w taki sposób spontaniczny, no bo niestety, tak, tam jest odpowiedzialność, tam są przepisy prawne, tak? Dokładnie, panuje cały czas taki mit, że wolontariat skoro bezpłatny, no to nie wymaga żadnych kosztów, ale już organizacja wolontariatu i zarządzanie wolontariatem ponosi koszty różne i wymaga odpowiedniego przygotowania, żeby i bezpieczeństwa, tak, żeby to wszystko dokładnie, bo ten wolontariusz musi być ubezpieczony tam, gdzie potrzeba, musi być przygotowany tam, gdzie potrzeba i myślę, że z tego podejścia to też wynika problem, że tak trudno jest przekonać władze, tak trudno jest przekonać samorządy o tym, że ten wolontariat jednak wymaga wsparcia. No właśnie, cały czas o to apelujemy, cały czas o to walczymy. Myślę, że im więcej będziemy o tym mówić, rozmawiać, tym ta świadomość będzie się rozszerzała i ten wolontariat będzie milej widziany i wspierany i zauważany. Teraz opowiadałaś o tej współpracy z organizacjami, z otoczeniem. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda w Ozorkowie. Czy jest ta współpraca, czy ten wolontariat się rozwija? Czy też są dopiero to pierwsze kroki, to znaczy, gdzie musimy się przebijać? Jak ja zaobserwowałam i powiem o swoich obserwacjach, tak? Wydaje mi się, że nie ma, że po prostu za mało się mówi i brakuje wsparcia dla tych różnych działań, bo bardzo dobrze te rozwija się wolontariat akcyjny. Ja również współpracuję i ze stroną wolontariuszy, który działa przy szkołach średnich. Bo to są, właśnie mamy dwie szkoły średnie i w każdej ze szkół działa klub wolontariusza. Ale tak, młodzież bardziej akcyjnie, bo oni z racji tego, że mają mało czasu, no seniorzy to tak nie bardzo, bo nie wiedzą co to, z czym ten wolontariat się je, bardzo chętnie przychodzą, angażują się w różne działania, ale nie nazywają tego wolontariatem. Tak, więc też powiedzmy, że no te osoby, które troszkę więcej wiedzą i próbują coś zorganizować, to przecierają te szlaki, tak? No bo senior to uważa, że po co on się będzie uczył, tak? Jakaś nowa wiedza, to mu nie jest potrzebne do niczego, tak? Więc tutaj no też z jednej strony trzeba wykorzystać ten potencjał i tę wiedzę i te umiejętności, tą chęć przede wszystkim, tak? No a z drugiej też jak chce się troszkę rozwijać i myśli się o tym, żeby jakoś to zorganizować, no to też troszkę inne podejście i z inną grupą ludzi trzeba pracować. Trzeba te osoby z tej grupy po prostu tak, no, wyciągnąć, pokazać im, że jeszcze jest ważne coś innego. No i właśnie, czy takie biura są wobec tego potrzebne, żeby to rozwijać i wzmacniać ten potencjał, zorganizować jakoś? Ja uważam, że bardzo są potrzebne. Może też trzeba by troszeczkę pomyśleć, żeby nie obciążać samych wolontariuszy, tych już, którzy pracują tą papierkologią tak zwaną, tak? Żeby po prostu był ktoś, kto pomoże, wytłumaczy albo zrobi to nawet za nich na początku. Bo bardzo wiele osób boi się, tak? Bo jak ja podpiszę porozumienie, to za tym idzie, muszę się rozliczyć, muszę coś tam i ludzie się bardzo tego boją. Przynajmniej no to ja to obserwuję u siebie. Ja życzę ci, żeby te działania się rozwijały w waszym mieście, w waszej organizacji,
żebyś przecierała dalej te szlaki i nowe osoby się też włączały i wspierały cię w tym. Ja nie robię już tego sama. No to jest bardzo fajna wiadomość. Także, żeby to hulało, działało, my będziemy was wspierać i pomagać w dalszych działaniach. Naszym gościem była Teresa Kuchta, przedstawicielka Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego Jesteśmy z Ozorkowa. Dziękujemy bardzo za bardzo inspirującą i wnoszącą rozmowę. Dziękuję bardzo. A was, moi drodzy, zachęcamy do tego, żebyście również wspierali nasze webinaria. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i wspierajcie za pośrednictwem Patronite'a. Opis znajdziecie w linku, który tutaj załączymy do tego webinarium. I zapraszamy za miesiąc do kolejnych rozmów z nowymi gośćmi. Do zobaczenia!